Są nimi Martyna Wieczorek, pracownik biurowy sieci sklepów dla zwierząt. Dzień dobry. Zośka jest Zośka, z Martyną. Pozwólcie, że będziemy sobie mówić po imieniu, bo oczywiście, to luźna rozmowa. Z nami także Cici Loman, redaktor naczelna Głosu Mordoru. Dzień dobry. Oraz Bartłomień Łętocha, dyrektor działu sprzedaży sieci sklepów dla zwierząt. Witamy. Dzień dobry. No to co, pytanie? Oczywiście, że tak. No nie spodziewałem się innej odpowiedzi. To trochę takie zaczepne pytanie, ale głosy są podzielone. Natomiast chciałbym no tak pochylić się nad studium przypadku. Jak jest w twoim przypadku? Tak, w naszym przypadku jest tak, że Zośka w zasadzie to bywa w biurze regularnie, bo dwa, czasami nawet trzy razy w tygodniu. Jest to dla nas taka, dzięki temu możemy wspólnie spędzić jeszcze... Dać swoje zwierzęta. Ale to mnie zastanawia, bo wiele osób, które nas ogląda, pewnie... Właśnie funkcjonuje w twojej firmie. Słuchajcie, dla nas to jest oczywiście największa wartość. My jako firma... Chciałam tak naprawdę... Fajnym dodatkowym atutem jest, że podczas pracy dobrze jest odkleić się od komputera na chwilę tak, i wyjść z tym pupilem na zewnątrz. To prawda. Zdecydowanie. Zalecane jest, prawda, ćwiczenia przy biurkach czy coś, a tak to po prostu wychodzisz naturalnie z psem na zewnątrz. Albo rozładować napięcie. Ja tak, pamiętam, że siedzieliśmy też kiedyś przy stoliku podczas jakiejś debaty, ja wyciągam nogi, a tutaj nagle duży husky. I chcą, aby ich pupile też odwiedziły razem z nimi biuro. To jest też nasza taka wewnętrzna zasada, że umawiamy się wtedy, że rzeczywiście potrzebujemy troszeczkę więcej przestrzeni i czasu na takie zwierzę. Jest taka, myślę, że jest też duża elastyczność, że w razie czego mamy też takie sale, w których możemy... Wam dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.